Polska, podobnie jak wiele innych państw Unii Europejskiej, będzie do końca zabiegała o to, aby utrzymać szansę na Brexit oparte o umowę, aby ułatwić ratyfikację umowy wyjścia, która daje nam dobre gwarancje dla praw obywateli, dobre gwarancje rozliczenia finansowego, a co najważniejsze, daje nam szansę na okres przejściowy, który pozwoliłby na łagodne przejście z rzeczywistości unijnej do rzeczywistości Wielkiej Brytanii jako kraju trzeciego. Natomiast utrzymujący się kryzys ratyfikacyjny Wielkiej Brytanii, który dziś już prowadzi do zmiany rządu, być może nawet do nowych wyborów, powoduje, że polscy przedsiębiorcy powinni coraz poważniej, myślę, że dzisiaj już zupełnie na poważnie, brać pod uwagę scenariusz Brexitu pozbawionego umowy. Brexitu, który by oznaczał, że od 1 listopada, być może trochę później, gdyby taka była wola rządu Wielkiej Brytanii i co najważniejsze wola 27 pozostałych stolic krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale od 1 listopada grozi nam sytuacja, w której nasze relacje handlowe będą oparte tylko i wyłącznie o podstawowe reguły Światowej Organizacji Handlu. Well, I think a hard Brexit or a no deal scenario remains one possibility. I think what we want to work for is to make sure that we find a deal, and I think it's not just the UK that needs to be involved in that, but also our EU friends and partners need to look at the scenario and decide whether and how we can find that deal. And I think that's the big challenge in the weeks and months to come.